Na ścianach tej kaplicy są cztery cnoty kardynalne, wśród nich sprawiedliwość. I o tym też mówi Ewangelia według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. To słowo wypełnić ma nieco głębsze znaczenie w języku hebrajskim niż w polskim. To wypełnić znaczy również udoskonalić. To udoskonalenie Jezusa dobrze oddaje pierwsze czytanie z Księgi Mądrości Syracha. Jeśli zechcesz, zachowasz przykazanie, a dochowanie wierności zależy od Jego upodobania. Położył przed Tobą wodę i ogień. Po co zechcesz, wyciągniesz rękę. Podkreślanie wolnej woli w wyborze czynów ludzkich, dokonywaniu ich, jest cechą charakterystyczną nauki Jezusa. Jutrzejsza Ewangelia będzie o tym mówiła bardzo mocno w odniesieniu do spraw związanych z czystością, z zachowaniem przykazań Bożych dotyczących również rodziców, miłości rodziców. Ani jedna joda, ani jedna kreska nie powinna być z tego prawa usunięta, mówi Jezus. Bo rzeczywiście współczesny świat ma tendencję do tego, aby wszystko było nieostre, aby wszystko wyjaśnić w jakiś sposób tylko naturalny, tak jakby Boga nie było. I tak to jest czynione. Jezus mówi, że podobnie jak ktoś porównał to do programu komputerowego, jeżeli tam jedna jota, jedna kreska będzie usunięta, jakaś jedna komenda, to wówczas nawet najdoskonalszy przedmiot czy program będzie działał wadliwie. Dlatego i my starajmy się, idąc do Kościoła, rozważając Słowo Boże, także popatrzeć na to, jak my wykonujemy to, co do nas należy, to, co jest naszym zobowiązaniem wynikającym ze stanu naszego. I wtedy, w tym kontekście, włączmy w to ten akt woli i to wypełnienie, które jest daleko większym wypełnieniem niż tylko litery prawa, ale dotknięciem ducha prawa, tego ducha, którego Jezus zostawił.